Miłosz Kłeczek, witam Państwa bardzo serdecznie w moim programie. Przed nami 50 minut polityki, twardej polityki, nie tylko w polskim, ale też amerykańskim wydaniu, bo za nami konwencja republikańska. Donald Trump oficjalnie nominowany na urząd kandydata na prezydenta właśnie partii republikańskiej. Były fajerwerki, były mocne przemowy, ale było też sentymentalnie i wzruszająco, bo Donald Trump oddał hołd strażakowi, którego trafiła kula przeznaczona dla Donalda Trumpa. Jak wiemy, pan prezydent cudem uniknął śmierci, ale ofiary niestety wśród cywilów się pojawiły. I o tym wszystkim już za chwilę, pokażemy też fragmenty tej konwencji. Moimi gośćmi dzisiaj studio Olga Semeniuk-Patkowska, Prawo i Sprawiedliwość. Witam panią. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Łukasz Osmalak, Polska 2050. Witam pana. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry wszystkim. Łącza internetowe dr Karolina Ziołopużuk, Nowa Lewica. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Dariusz Matecki, Suwerenna Polska. Dzień dobry, witam. Oraz Bartosz Bocheńczak, Konfederacja. Witam pana. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Szanowni państwo, najpierw my również spójrzmy na ten wzruszający moment, kiedy Donald Trump podziękował i oddał hołd strażakowi, którego sięgnęła kula przeznaczona dla Donalda Trumpa. Ucałował kask, ten hełm tego strażaka. Wiemy też, że rodzina otrzymała bardzo wysokie wsparcie ze strony Donalda Trumpa oraz osób, które taką pomoc ofiarowały rodzinie, chociaż żadne pieniądze nie zwrócą życia zamordowanemu mężowi, zamordowanemu ojcowi. Spójrzmy na ten moment konwencji. Jest bardzo przykre, że muszę używać czasu przeszłego. Był bardzo szanowany. Jego żona Helena, wspaniała kobieta, dwie wspaniałe córki, stracił swoje życie, chroniąc córki przed kulami. Jakim on był wspaniałym człowiekiem. To jest jego mundur. Buffalo. Mundur strażaka z napisem, nazwiskiem. Chcę podziękować strażakom z Buffalo za przesłanie mi tego munduru. I wiem, że to coś bardzo specjalnego. Dlatego też zaczynam od tego fragmentu, bo to jest wydarzenie, które już buduje całą kampanię Donalda Trumpa i które najprawdopodobniej przeważy te szale zwycięstwa. Złośliwi mówią tak: Donalda Trumpa nie pokonał zamachowiec, Bidena pokonał COVID-19. Każdy ma prawo zachorować. W przypadku Joe Bidena też wiek sam o sobie świadczy, więc tutaj choroba jest absolutnie czymś naturalnym. Pytanie, czy to jest po prostu próba schowania Bidena? Na pewno część Deep State'u amerykańskiego chciałaby w tym momencie już Joe Bidena schować, ponieważ w tej całej kampanii i do wyborów mamy 4 miesiące, on wykazuje się jako prezydent słaby. To znaczy reelekcja w przypadku Joe Bidena wiąże się po prostu z zagubieniem merytorycznym, z brakiem powiązań poszczególnych elementów, chociażby kwestie międzynarodowe związane z bezpieczeństwem Stanów Zjednoczonych, ale też wychodzące poza USA, więc tutaj myślę, że na pewno jakaś część Deep State'u, tej drugiej władzy w Stanach Zjednoczonych, chciałaby, aby właśnie Joe Biden został odsunięty. Barack Obama, który też bardzo często już w zasadzie różne media się rozpisują na ten temat, że raczej jest zwolennikiem tego, żeby podmienić Joe Bidena na innego kandydata. No i Donald Trump w tym wszystkim. Emocje towarzyszą każdemu rodzajowi polityki, ale na pewno wybory prezydenckie są bardzo ważnym elementem budowania też takiej siły tożsamościowej, w tym przypadku Stanów Zjednoczonych. I wydaje się, że
Trump wykorzystuje każdy ten element właśnie w swojej kampanii. Ja bym nie przeważała i nie mówiła o tym, że przypadek, z którym mieliśmy do czynienia, czyli próba zamachu na Trumpie, przyczyni się do tego, że w tym kierunku już cała jego kampania popłynie, bo w polityce na pewno wydarzyło się dzień po, więc tutaj mogą się jeszcze różne czynniki, różne elementy składać na całość jego kampanii. Niewątpliwie dzisiaj rozkłada karty polityczne w Stanach Zjednoczonych. To on mówi konkretnie o tym, co zamierza zrobić. No i jesteśmy, pamiętajmy, że jesteśmy po debacie Trump-Biden, w której no, Biden w zasadzie nie istniał merytorycznie. I to też musimy sobie jasno powiedzieć. Trump zdominował wszystkie cele Stanów Zjednoczonych. Również rozmontowywał różnego rodzaju zastrzeżenia Bidena w kontekście chociażby polityki gospodarczej Stanów Zjednoczonych, podatków. Więc tutaj no, jakby mamy jednego zwycięzcę tej debaty. Uważam, że zdecydowana większość społeczeństwa amerykańskiego tak uważa. Myślę, że też europejska. Ale mamy 4 miesiące jeszcze i przez te 4 miesiące może się wiele wydarzyć. Mam nadzieję, że Trump w tej całej swojej kampanii będzie mówił przede wszystkim o sprawach międzynarodowych i gospodarce. O sprawach międzynarodowych było, chociaż nie dużo uwagi było poświęcone polityce zagranicznej. To zresztą, prawda. Kiedy patrzymy na te problemy, z jakimi zmagają się Stany Zjednoczone, to tak jakbyśmy trochę patrzyli na to, z czym my się zmagamy tutaj w Europie i w Polsce, bo jest mowa o kwestiach migracyjnych, o kwestiach Zielonego Ładu, o kwestiach wysokiej inflacji, w tym wysokich cenach energii. I o tym chciałbym z Państwem porozmawiać, także bazując na fragmentach wypowiedzi Donalda Trumpa, ale to, co nas najbardziej interesuje, to jest kwestia bezpieczeństwa, a dokładnie wojny na Ukrainie, bo jeżeli będziemy niepodległym, suwerennym narodem, to mamy prawo domagać się tego, żeby z każdym kolejnym rokiem żyło nam się coraz lepiej, a nasze portfele były coraz bardziej zasobne. Ale tego wszystkiego nie będzie, kiedy niestety do naszych bram zapuka wróg ze wschodu. Donald Trump gwarantuje, że jeżeli zostanie prezydentem, to zakończy wszystkie konflikty zbrojne. I ten fragment poproszę. Za prezydenta Busha Rosja zaatakowała Gruzję. Za prezydenta Obamy Rosja wzięła Krym. Za obecnego rządu Rosja chce zająć całą Ukrainę. A za prezydenta Trumpa Rosja nie wzięła nic. No patrząc na kalendarz wydarzeń, trudno się nie zgodzić, prawda, z prezydentem Trumpem. Tak, panie redaktorze, natomiast wcześniejszy fragment, taki bardzo wzruszający, który mieliśmy okazję chwilę wcześniej zobaczyć, w mojej opinii jest to fragment, który tylko i wyłącznie pokazuje to, że musi się zmienić język w polityce na całym świecie, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, też mówił o tym ale, Trump. Również u nas. Polaryzacja, z którą mamy do czynienia wszędzie, na całym świecie, ten strzał, ta śmierć strażaka, o którym dzisiaj rozmawiamy tutaj w studiu, jest tylko i wyłącznie dowodem tego. Uważam, że jeżeli my wszyscy, my dorośli, my politycy nie pójdziemy po rozum do głowy i naprawdę nie zmienimy naszego języka, naprawdę nie sprawimy, żebyśmy byli bardziej koncyliacyjni, żebyśmy się skupiali na tym, żeby się dogadywać, a nie wiecznie kłócić, to w całej polityce, na całym świecie nigdy nie będzie lepiej. My zacznijmy od siebie, od naszego podwórka, panie pośle, bo o ile na poziomie posłów, parlamentarzystów, ja myślę, że naprawdę potraficie znaleźć wspólny język, to cały ton i ta agresywna narracja kreowana jest przez waszych liderów. A tutaj prym wiedzie Donald Tusk. Donald Tusk, który w kampanii wyborczej potrafi nawet życzyć panu prezydentowi Andrzejowi Ducie śmierci samobójczej, cytując naszego poetę Czesława Miłosza. I lepszy byłby dla ciebie świt zimowy i gałąź pod ciężarem zgięta. To jest budowanie polityki nienawiści, życzenie śmierci adwersarzom, oponentom politycznym. Przemówcie w końcu do rozsądku swoich liderów, bo jesteście w koalicji, której liderem jest po prostu hejter. Panie redaktorze, moim liderem jest Szymon Hołownia, pan marszałek Sejmu. Myślę, że pan marszałek Sejmu niejednokrotnie pokazał, że potrafi być zdecydowanie bardziej koncyliacyjnym politykiem niż wielu liderów na polskiej scenie politycznej. Nie tylko wspomniany pan premier, o którym pan redaktor teraz powiedział. Ja wielokrotnie, będąc u was w studiu, powtarzam jedną rzecz.
nie pytajcie mnie o premiera Donalda Tuska. Ja jestem członkiem Polski 2050. No to, tak to nie działa, panie pośle, pan wie, ale pan doskonale wie o tym, że tak to nie działa. Ale dobrze, tylko jest to kluczowe pytanie, żeby pan mógł dokończyć. Panie pośle, kiedy było głosowane wotum zaufania, to podniósł pan rękę za Donaldem Tuskiem, czy głosował pan przeciwko Donaldowi Tuskowi? Oczywiście, że tak, nawet mogę panu redaktorowi wytłumaczyć, dlaczego to tak zrobiłem. Pan, no. Ale to proszę dać mi wytłumaczyć. Ale bardzo proszę. Zrobiłem tak tylko i wyłącznie dlatego, że uważam, że rząd, który rządził w Polsce przez poprzednie 8 lat, był rządem gorszym. Ja nie mówię, że ten rząd jest idealny, nigdy tego nie powiedziałem, bo zawsze można rządzić lepiej, zawsze można być bardziej koncyliacyjnym i zawsze można iść lepiej i bardziej do przodu. Natomiast uważam, że poprzednie 8 lat dla Polski, dla naszej ojczyzny było gorsze. Uważam, że to, co się dzieje teraz w Polsce, jest zdecydowanie lepsze, bo teraz na chwilę obecną nie mamy żadnych afer, a niestety... No jak nie mamy, ale panie pośle, no błagam pana, my każdego dnia nową aferę publikujemy waszej władzy. My pokazujemy afery, które działy się przez 8 lat rządu Prawa i Sprawiedliwości. I teraz niestety musimy rozgraniczyć dwie rzeczy. Znaczy, po pierwsze, konsekwencje w stosunku do osób, które łamały prawo, bezwzględnie muszą być wyciągnięte. Niezależnie od tego, czy my się lubimy, czy my się nie lubimy, sprawiedliwość musi być prawdziwą sprawiedliwością. Ale to sąd powinien osądzić, podstawa. Ale państwo torturujecie osoby, które zatrzymujecie. No ale mamy, wie pan, najgorsze... Nie my politycy, no wy sąd. Politycy, nie. No sąd słusznie nikogo nie torturuje, panie pośle, ale... To prokurator składa wniosek o areszt, sąd się zgadza na areszt, ale to, jak traktowana jest już osoba w areszcie czy przez służby specjalne, kiedy jest zatrzymywana i kiedy wyważane są drzwi od jej domu, to są służby podległe przedstawicielom rządu Donalda Tuska, panie konkretnym resortom. Ale różnica jest bardzo konkretna. Najbardziej to mnie boli politycy, to, ale chwileczkę, proszę... ja panu nie przerywałem. Pan no, ale postawił pan kropkę, pytanie i pan ale jeszcze panu nie zadałem tego narrację. Pytania. No nie, no nie próbuję narzucić narracji. Narzuca tylko... pan cały czas. Nie, nie narzucam narracji, tylko opisuję rzeczywistość, a to jest różnica, bo ja nie wymyślam tej rzeczywistości. Rzeczywistość jest taka, polityk politykiem, polityk musi mieć grubą skórę. Natomiast wy zamykacie w areszcie urzędniczki resortu sprawiedliwości. No wy. Kto wy? Koalicja rządowa. Ale ja jestem politykiem, ja nie jestem prawnikiem, ja nie jestem prokuraturem, ja nie jestem sędzią. A prokurator generalny, minister sprawiedliwości, ale, będąc jednocześnie senatorem, to kim jest? To politykiem? Ale to no jest politykiem. Ale to nie jest wy, panie redaktorze. No wy, panie pośle, dobrze, ale pozwoli pan dokończyć, dobrze? Służby specjalne podlegają na przykład resortowi spraw wewnętrznych i administracji, to też politykowi, prawda? Panu Siemoniakowi konkretnie podlegają. Urzędniczki, szary pracownik resortu sprawiedliwości, który jest ofiarą wojny politycznej, urzędniczka, która pisze list o tym, że musi brać kąpiel czy oddawać potrzeby fizjologiczne w obecności mężczyzn, która nie dostaje pokarmu, nie dostaje wody do picia przez dłuższy czas, która jest budzona co 2 godziny w areszcie, no to jest nękanie, to jest torturowanie zwykłego urzędnika w ramach jakiejś wendetty politycznej. Do tego państwo doprowadzili i pan mówi, że nie ma afer w waszym rządzie. Rozumiem, że teraz mogę odpowiedzieć. Bardzo proszę. Panie redaktorze, temat jest prosty. Musimy oddzielić to, co robią politycy, od tego, co robią prokuratorzy, co robią sędziowie. My jako politycy jesteśmy od tego, żeby w konkretnym przypadku, tak jak miało to miejsce na przykład na ostatnim posiedzeniu Sejmu, podjąć decyzję o tym, czy jesteśmy za uchyleniem czyjegoś immunitetu, czy nie. I my jako politycy nie powinniśmy mieć prawa na milimetr wtrącać się w to, co się dzieje w prokuraturze, wtrącać się w to, co się dzieje w sądzie. Tam są osoby, które są odpowiedzialne za te procesy, one za to odpowiadają i one powinny to prowadzić od A do Z, nie my jako politycy. To nie powinien być czas, kiedy ktokolwiek z nas bierze telefon, dzwoni do kogoś, do prokuratury czy do jakiegoś sędziego i każe mu cokolwiek zrobić. Tak nie powinno być. Ale ja się z panem posłem zgadzam. Znaczy, pan mówi tak, jak być powinno i ja się z tym muszę zgodzić, tylko że tak to nie wygląda i to jest problem, ponieważ my na przykład wczoraj opublikowaliśmy pismo ministra sprawiedliwości Adama Bodnara, który to Adam Bodnar przekazuje do prokuratury 2 wątpliwe ekspertyzy, które pozwoliły na zatrzymanie posła Romanowskiego. Minister sprawiedliwości przekazuje prokuraturze ekspertyzy, które najprawdopodobniej powstały na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości. Czyli to jest ingerowanie polityka w śledztwo prowadzone przez prokuraturę. I to nie wygląda tak, jak opisał pan poseł Osmalak. Tak powinno wyglądać, ale wygląda inaczej. Ale panie redaktorze, gdyby suwerenna było tak, jak Polska. Pan mówi, ale gdyby, tylko dokończę, gdyby było tak, jak pan mówi, panie redaktorze, to przecież pan minister Romanowski nie wyszedł bez aresztu. No bo sąd go uwolnił. No bo sąd go uwolnił, bo nikt nie zadzwonił do sądu i nie powiedział, że mają go zostawić. Ale nielegalnie go zatrzymaliście, tylko, panie pośle. Panie redaktorze, to jest tylko i wyłącznie dowód na to, że nikt nie działa na telefon. No, ale to jest tylko dowód na to, że władza działa nielegalnie, bo sąd uratował sytuację w tym wypadku. A dokładnie to Rada Europy uratowała sytuację, bo sąd już nie miał wyjścia. A suwerenna Polska jak na to patrzy?
na kwestię zatrzymania między innymi ministra Romanowskiego, tak? No mówimy o hejcie, bo tutaj Polska 2050 twierdzi, że należy zatrzymać tę polaryzację. Zgadzam się z tym, że należy zatrzymać, tylko no przykład idzie z góry. Jeżeli lider całego obozu rządzącego to jest Donald Tusk, słynący z mowy nienawiści, to trudno spodziewać się, żeby nagle było inaczej. Pan taką wypowiedzią tylko nakręca tą polaryzację, panie redaktorze. Ale no panie, no pan chce, żebym ja mówił, że nie jest tak, jak jest. No ja mam koloryzować, no mówię, jak jest, czarno na białym. Tylko pan mówiąc cały czas Tusk, Tusk, Tusk z głębi. No bo Tusk jest premierem. Ale pan tylko nakręca tą polaryzację. Nie rozmawiajmy wiecznie o Tusku. Rozmawiajmy o innych osobach, które polaryzacji nie nakręcają. Panie pośle, jeżeli wymienicie premiera na kogoś innego, na przykład na Hołownię, który jest bardziej koncyliacyjny, to będziemy rozmawiali o Hołowni. I wtedy nie powiem, że jest hejterem, bo nie jest hejterem. Ale Donald Tusk jest. Nie zgodzę się z tym, czy Szymon Hołownia nie jest hejterem, skoro mi 20 tysięcy złotych zabrał za wyjście na chwilę na tarasik sejmowy. Ale to jest inna kwestia. To może jest... No sorry, ale to jest kabaret. Scena hejtu to jest przede wszystkim stajnia pana Romana Giertycha. Czym była tak zwana sieć na wybory? I co dzisiaj robią ci ludzie, którzy na jedno skinienie palcem Romana Giertycha potrafią tak naprawdę każdy hashtag na Twitterze wypromować do trendów? Zajmują się między innymi zaszczuwaniem dzisiaj dziennikarzy. No, ostatni wpis pana Jadczaka, który poinformował, no człowiek, który jest, ciężko mu przypisać to, że jest w jakikolwiek sposób związany z prawicą, a jednak jest nieprawomyślny dla tamtego obozu, dla obozu związanego z Romanem Giertychem. I już dzisiaj pisze, że jest tak zaszczuty na Twitterze, w mediach społecznościowych, że on rezygnuje w ogóle z korzystania z mediów społecznościowych i będzie tylko umieszczać ewentualnie linki. Więc no, to jest to, co zostało wykreowane po tamtej stronie. Cały sok z buraka, gdzie jak ujawniono w administracji soku z buraka, byli również czołowi politycy no, tamtej strony politycznej, dzisiejszej koalicji 13 grudnia. To jest cała potężna siatka fanpage grup, które zajmują się po prostu szkalowaniem przeciwko. Ale to samo jest w Stanach Zjednoczonych. Niech pan zobaczy, jak mocno zmobilizowała się ta lewicowo-liberalna strona sceny politycznej, ta cała farma internetowych troli, żeby dorabiać Donaldowi Trumpowi drugą twarz. Przede wszystkim twarz prorosyjską i antyukraińską. To jest dokładnie to samo, co przez lata robiono ze świętej pamięci prezydentem Lechem Kaczyńskim. Obrażano go na każdy możliwy sposób. Dzisiaj w ten sposób obraża się w Stanach Zjednoczonych Donalda Trumpa do tego stopnia, że ta cała nienawiść wylewana na prawicę no została skierowana w stronę Trumpa, tak, że ktoś posunął się do tego, że po prostu próbował go zamordować. No i, ale jeszcze wrócę do pana Giertycha i do prokuratury. No, jeśli mówimy tutaj o niezależnej prokuraturze, no to czym było spotkanie w prokuraturze pana Giertycha, który cały czas ma niewyjaśnioną przecież sprawę Polnordu, w prokuraturze z prokuratorem krajowym, z posłami Polski 2050, Koalicji Obywatelskiej, chyba również Lewicy i takie no, nakłanianie do tego, żeby szybciej rozliczać. No to czym to jest, jak nie właśnie wpływaniem polityków na prokuraturę krajową? No moim zdaniem to jest... No ewidentnie właśnie takie upolitycznienie prokuratury. No bo jeśli dzisiaj pan Korneluk decyduje o tym, żeby nielegalnie zatrzymać byłego wiceministra sprawiedliwości, rozbierają tego człowieka, nagrywają to jeszcze, no to są standardy stalinowskie. A to, co słyszymy w sprawie pani Urszuli, pani Karoliny, księdza Olszewskiego, no to można się za głowę złapać. No że kobieta w tych samych ubraniach ma przez kilka tygodni przebywać w celi, że nie udostępnia im się pożywienia, pomimo tego, że w przypadku księdza jest chory na cukrzycę, no to może spowodować bezpośrednio... Prysznic podobno raz na 7 dni przysługuje. To znaczy, to są chore standardy, tylko że one funkcjonują już od, jak wiemy, od wielu lat. Natomiast rzeczywiście te osoby to są ofiary wojny politycznej, jaka trwa między PiS-em i Platformą Obywatelską przede wszystkim. Nie, przede wszystkim te osoby nie powinny być zatrzymane w areszcie. No jeśli nawet zarzuca im się przestępstwa urzędnicze, no to dlaczego ich się trzyma przez tyle
miesięcy w areszcie, a człowiek, który z maczetą gdzieś atakuje na ulicy, jest wypuszczany wolno. No i to jest kolejny problem prawny, panie pośle, że można przedłużać areszt tymczasowy w nieskończoność. Chyba pan Plichta z afery Ambergold, znany każdemu, Marcin P., przesiedział w areszcie 2 lub 3 lata w areszcie tymczasowym, co potem naliczono mu na poczet kary, no ale gdyby został uznany za niewinnego, to by 3 lata przesiedział w areszcie. Znaczy te przepisy też w końcu trzeba zmienić. Bo co to znaczy, żeby kogoś trzymać? To znaczy prokuratura nie potrafi przez 3 lata sporządzić aktu oskarżenia i trzyma kogoś w areszcie? Szanowni państwo, ale wracam do tego głównego problemu. A pan naprawdę 20 tysięcy złotych stracił za to wyjście na taras sejmowy? Tak, dokładnie. W uzasadnieniu właściwie nie ma żadnego uzasadnienia, więc ludzie nawet z Koalicji Obywatelskiej przychodzą do mnie i mówią, że to jest skrajna przesada, bo to jest maksymalny wymiar kary, więc no... Nazywam Szymona Hołownię w tym zakresie. To, trochę... że gość wyszedł na dach, jest okej? Okay? No nie, no ale Hołownia też chodził po dachu przecież, nawet tak, filmik a nie mam. Widzi, a nie widzi pan redaktor różnicy między tym, jak pan marszałek chodził po dachu, a jak pan Matecki wyszedł na dach? No pan Hołownia chodził w towarzystwie Straży Marszałkowskiej, a pan Matecki sam sobie wyszedł. Tak, po przeszkoleniu ze wszystkimi możliwymi zabezpieczeniami, a pan Matecki wyszedł o 3:30, jak dobrze pamiętam. Ale no ludzie, ja wiem, no, że pan ale Matecki bądźmy poważni, alpinistą. Chociaż troszeczkę bądźmy poważni. Natomiast, panie pośle... Apartament prezydencki w Mariocie jest tańszy. To następnym razem pan sobie zabukuje. Apartament prezydencki w Mariocie będzie taniej niż w Sejmie, bo jak widzę, w Sejmie bardzo drogo. Donald Trump mówi, że zażegna kryzysy międzynarodowe, a na końcu dodaje: zakończę każdy kryzys międzynarodowy wywołany przez obecną administrację, w tym straszliwą wojnę Rosji z Ukrainą, do której nigdy by nie doszło, gdybym był prezydentem. Obiecuje Donald Trump podczas tej konwencji. Czy nowa lewica wierzy w te zapewnienia? Nie, ponieważ ciężko jest wierzyć w zapewnienia z tak wielkimi kwantyfikatorami. Nie można mówić zawsze i nigdy, ponieważ takie zdania są niesprawdzalne i po prostu raczej są mało odpowiedzialne. Nikt nie jest w stanie zakończyć wszystkich konfliktów, ale zwracam też uwagę na osobę, która jest typowana na wiceprezydenta w tej parze, czyli J.D. Vance, który jedną ze swoich głównych wypowiedzi brzmiała, że go Ukraina w ogóle nie obchodzi. To nie jest w ogóle dla niego temat. Więc jednocześnie z tej pary dostajemy taki sygnał, że Ukraina nie jest ważna, tak? Że nie jest to temat pierwszoplanowy. Po drugie, to też pokazuje, że jednak te słowa Donalda Trumpa, tak jak powiedziałam, one nie są za bardzo odpowiedzialne, bo faktycznie prawdą jest to, że za jego czasów żadna duża wojna nie wybuchła, natomiast nie sądzę, żeby to było związane akurat z tym, że Donald Trump był wtedy prezydentem Stanów Zjednoczonych, albo inaczej nie możemy sprawdzić, że to jest ten powód, dla którego to się stało, więc... Ale możemy spróbować sprawdzić, czy rzeczywiście zażegna ten konflikt. Możemy, tak? No możemy, natomiast myślę, że zażegnanie konfliktu jest... Nawet prezydent Stanów Zjednoczonych, który ma ogromną, naprawdę ogromną władzę, nie ma aż tak wielkiej władzy, żeby zakończyć ten konflikt, ponieważ to jest konflikt, którego również zamotane są inne mocarstwa. Przecież mamy Chiny, tak? Które tutaj wspierają bezpośrednio Rosję. Ten konflikt, jak wiemy, rosyjski jest konfliktem, który jest niezwykle ideologiczny, tak, przede wszystkim, więc jego zakończenie wcale nie będzie takie proste. I też jest pytanie, co to znaczy zakończenie tego konfliktu i czy sposób, w jaki ewentualnie on ma być zakończony, będzie po prostu dobry dla Polski. Bo to, co nas obchodzi, to jest takie zakończenie konfliktu, które nie będzie powodowało żadnego bezpośredniego zagrożenia dla Polski i będzie jak najlepszym rozwiązaniem dla Polski. I pytanie, czy z perspektywy prezydenta Stanów Zjednoczonych to, co jest dobre dla Polski, będzie tak samo dobre dla niego, bo jeśli słyszymy głos jego wiceprezydenta, że jego nie obchodzi Ukraina, to możemy przypuszczać, że dla niego zakończenie oznacza całkiem co innego niż oznacza niestety dla nas. Panie doktor, no każda część elektoratu musiała coś otrzymać. Poza tym tak to jest, że kiedy wiceprezydent, że kiedy kandydat na wiceprezydenta staje się wiceprezydentem, raczej spłaszcza te swoje poglądy, dostosowuje się do wizji rządzenia krajem i polityki międzynarodowej prezydenta. I tutaj na pewno też tak będzie. A Donald Trump niejednokrotnie powtarzał, że jeżeli będzie tym prezydentem, to sposób zażegnania konfliktu może polegać na tym, że Ukraina dostanie tak ogromne wsparcie, jakiego do tej pory nie otrzymała, i Putin po prostu będzie musiał się cofnąć.
No, w naszych rozmowach na temat Donalda Trumpa, bo już nie pierwszą prowadzimy, mamy taką dynamikę, w której ja zasadniczo zawsze mu nie wierzę i wszystko biorę za złą kartę, a pan jest w stanie wszystko wytłumaczyć, na przykład tym, że kiedy zostanie prezydentem, przestanie być tak bardzo radykalny. Ale jego zastępca jest osobą o bardzo radykalnych poglądach, także o niezwykle radykalnych poglądach społecznych. I pytanie jest, czy taki wiceprezydent, jak rozumiem, ma apelować do innego faktycznie elektoratu, jest tym wiceprezydentem, którego też Polska chciałaby widzieć, który po prostu dla nas byłby optymalny i dla naszych relacji, bo przecież nasze relacje są bardzo bliskie, a oni nie występują, na przykład widzą Unię Europejską jako konkurencję, a nie jako współpracownika. Widzą Unię Europejską w tym sam, z tego samego punktu, którego widzą Chiny, czy jak coś, co jest zagrożeniem, walką o gospodarkę, o inne rynki. No oni po prostu chcieliby, wie pani, więcej eksportować niż importować, to jest chyba naturalne. My też powinniśmy więcej eksportować niż importować i brać od innych, więcej produkować niż w kraju, niż brać z produkcji zagranicznej. Donald Trump na pierwszym miejscu stawia Stany Zjednoczone, co jest oczywiste i powinno być oczywiste. Ja po prostu uważam, że należy się oczywiście bardzo przyglądać. Ja też nie uważam, że ten bieg jest całkowicie przegrany. To znaczy, że to już jest pewne, że zostanie prezydentem Donald Trump. Zobaczymy, co się stanie na konwencji demokratów. Jeżeli prezydent Biden wróci do zdrowia, to może będzie kandydował. Choć faktycznie wycofywanie się kolejnych sponsorów, a to jest bardzo istotne. Pani chciała ad vocem, ale wiecie, Joe Biden powiedział, że on się nie wycofa pod jednym warunkiem, a warunek jest taki, gdyby usłyszał jakąś diagnozę od lekarza i przeciwwskazanie co do możliwości prowadzenia tej kampanii, to mówi, wtedy się wycofam. Być może, no ja nic nie sugeruję, ale być może te obecne kłopoty ze zdrowiem i domniemany COVID-19 jest pierwszym symptomem tego, że jednak stan zdrowia nie pozwoli Bidenowi i wtedy z honorem, z godnością na zalecenie lekarza będzie mógł powiedzieć, rezygnuję. Tak, ale tu jest też taka sytuacja, że zawsze jest podkreślane to, że Biden jest bardzo starym człowiekiem. To znaczy Biden, różnica wieku między Bidenem a Trumpem naprawdę nie jest znaczna, nie jest taka duża. Dokładnie, więc to nie jest taka kwestia polegająca na tym, że mamy do czynienia, że z drugiej strony jest młodzieniaszek, nie wiem, 40 czy 50-letni. To są dokładnie tacy sami, w tym samym wieku. Stary człowiek i morze, taka książka oczywiście. Ja w kontekście tego, o czym mówiła pani doktor, czyli kandydata na zastępcę Donalda Trumpa, no, ja bym poszła troszeczkę bliżej niż do Stanów Zjednoczonych i skupiła się na skrajnej lewicy, która wygrała wybory świeżo we Francji, bo tam z kolei słyszymy i słyszeliśmy jasno, że poglądy są antynatowskie, proputinowskie, antypolskie. Tam padło zdanie ze strony przywódcy tej skrajnej lewicy, że tarcza antyrakietowa w Polsce jest absolutnie niepotrzebna, jest zagrożeniem dla Rosji, więc zanim będziemy diagnozować i opisywać sylwetki kandydatów po to, aby dostosować do swojego zdania odbiór części widzów, to skupmy się na tym, co faktycznie się dzieje na świecie i zbliżmy się do Francji, zobaczmy, jaki tam obóz, jeden z trzech oczywiście, ale ten, który zdobył najwięcej głosów, jakie tezy głosi, i to jest właśnie ta lewica, która pokazuje jasno Francuzów. Wszystko, co jest związane z Ukrainą, ma być absolutnie na nie. I druga jeszcze moja uwaga do tutaj mojego kolegi ze studia, pana posła. Ja się bardzo cieszę, że pan powiedział, że powinniśmy zmniejszać polaryzację, że powinniśmy być bardziej, mieć większą kulturę polityczną, że powinniśmy koncentrować się na tematach merytorycznych. Proszę przekazać to swojej koleżance Aleksandrze Leo. Jeżeli już jest na tej komisji, za którą płacimy 150 tysięcy z pieniędzy podatników miesięcznie, to oczekuję, że zamiast zębami Daniela Obajtka zajmie się pytaniami merytorycznymi. To jest pana koleżanka, to jest adwokat, to jest osoba, która pełni funkcję publiczną, jest posłem i zrobiła z siebie po prostu klauna. Pani redaktor, musi pan tego bronić, bo nie tu nie ma czego bronić. Ja rozumiem, jak pan po prostu się nie chce odnosić. Ale tu nie chodzi o to, tu nie chodzi, broń Boże, o to, że się nie chce odnosić. Ola Leo jest moją koleżanką, jest świetnym prawnikiem. Uważam, że jest bardzo dobrym posłem, bardzo dobrze robi swoją robotę. I to, że wymieniła takie, że tak to nazwę, uszczypliwości, bo jeżeli dobrze panie tam chodziło tutaj o pana Obajtka, uszczypliwości z panem Obajtkiem, to proszę zauważyć, że to było zarówno z jednej i z drugiej strony. Mówiła o sztucznych zębach, wie pan, wytykanie, czy w ogóle mówienie. I pan Obajtek zaczął do kobiety mówić o botoksie, no z całym szacunkiem. No a ona zaczęła pytaniem merytorycznym, czego pan broni? Ale jeżeli mamy być faktycznie ponad podziałami, to bardzo proszę, żeby pan zaczął od swojego obozu.
Ale, ale uważam, że trzecia droga uważam, że trzecia droga akurat w tej sytuacji jest naprawdę najbardziej w porządku, jeśli chodzi o tego typu klimaty, bo zauważcie, szanowni państwo, że cała polaryzacja, która się odbywa, to jest polaryzacja PiS-Platforma, 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 cały czas tylko i wyłącznie ta rozmowa i cały czas dwa nazwiska. Polaryzacja Tusk-Kaczyński. No i Kaczyński. Donald Tusk i firmy PR-owe Donalda Tuska, które to wskrzeszają. Tak bym to nazwała. A ja tam patrzę tak. Brakuje, jest tutaj brakuje. Patrzymy na to przez dzisiaj przez pryzmat Stanów Zjednoczonych. Tam debata też się zaostrzyła. Debata Trump i Biden, gdzie Biden mówił do Trumpa, you are a sucker. No, przepraszam bardzo, ale czegoś takiego nie było. Zawsze kandydaci dyskutowali jak dżentelmeni, potrafiąc nawet z uznaniem mówić o tym, co dany kontrkandydat zrobił za swojej prezydentury, ale także wymieniając to, z czym się nie zgadza. Dzisiaj po prostu ten język zszedł do języka ulicy, no, język rynsztoku, i niestety w polskim parlamentaryzmie też się to pojawia. Pan Bartosz Bochańczak. Skoro z panem ćwiczyłem Krav Maga, to panu dam ekstra kawałek Trumpa, osobny do skomentowania, w ramach sympatii. Bo Donald Trump jeszcze mówił o Zielonym Ładzie i samochodach elektrycznych i kwestiach migracyjnych. Czyli to są te same problemy, o których dzisiaj my dyskutujemy, które dzielą polską scenę polityczną. To znaczy lewica chce nielegalnych migrantów, Platforma zgadza się... No w zasadzie z Polską 2050, bo wasza europosłanka Róża Thun, której już tam nie ma na szczęście, głosowała też za Zielonym Ładem, a prawica nie chce tego, tak jak w Stanach Zjednoczonych. Posłuchajmy, co Donald Trump mówi właśnie o Zielonym Ładzie. A potem zakończymy absurdalne marnotrawienie pieniędzy podatników, którego efektem jest tylko wzrost inflacji. Na nowe zielone oszustwo wydali tysiące miliardów dolarów. To oszustwo wywołuje presję inflacyjną, dodatkowo podwyższając koszta energii i mrożąc wszystkie te biliony dolarów, które nie zostały jeszcze wydane. Przeznaczymy te środki na ważne projekty. Drogi, mosty, tamy i zablokujemy bezsensowne zielone inwestycje. I pierwszego dnia wycofam nakaz zwiększenia sprzedaży aut elektrycznych. W ten sposób uratuję amerykański przemysł samochodowy przed całkowitym zniszczeniem, co ma miejsce teraz, oraz zaoszczędzę tysiące dolarów na każdym aucie, które kupią amerykańscy klienci. Czyli Donald Trump oponuje, protestuje przeciwko temu, co propaguje Komisja Europejska, przede wszystkim Niemcy i nowa, stara przewodnicząca Ursula von der Leyen. Jak wiemy, Platforma Obywatelska wspiera Niemców w tym zakresie bardzo mocno, stąd też chyba widać te napięcia na linii Berlin-Waszyngton i tę niechęć obecnego kanclerza Olafa Scholza i obecną większość niemiecką w Bundestagu do tego, żeby w Białym Domu, do Białego Domu powrócił Donald Trump. I Polska przeciwko tym samym założeniom oponuje. Przecież Zielony Ład jest bardzo szeroki, ma szeroki zakres. Też protesty rolników w Warszawie przez wiele tygodni trwały właśnie w ramach Zielonego Ładu. Konfederacja. Tak jest. Jak widać, te problemy, które trawią Unię Europejską, również znajdują swoje odzwierciedlenie w Stanach Zjednoczonych, no bo tam też są tak zwani ekoterroryści, ekologiczni szaleńcy, którzy chcą sprowadzić, tak samo jak Ursula von der Leyen chce sprowadzić na Europę nędzę i głód, tak samo tam w Stanach są ludzie podobnych usposobieniach i podobnych poglądach, którzy również będą wygadywać różne bzdury. Tak samo jak w Stanach, tak samo jak w Europie, my mamy problem z paktem migracyjnym, mamy problem z tym, że nie chcemy tutaj nielegalnych imigrantów, że nie chcemy tutaj, żeby nam wciskano ludzi kosztem jakichś tam kar 20 tysięcy euro za każdego nieprzejętego migranta. Tak i w Stanach też mają podobny problem. No i sam problem samochodów elektrycznych. Ja rozumiem ten problem samochodów elektrycznych, no bo osobiście ja nie jestem przeciwko jakby tym samochodom elektrycznym, bo te samochody elektryczne, może się to komuś podoba. Natomiast na siłę ich nikomu nie wciskajmy. Jeżeli ktoś ma ochotę jeździć samochodem elektrycznym, niech sobie jeździ. Natomiast jeżeli ma ochotę jeździć samochodem spalinowym, również powinien mieć prawo jeździć. Tam nie chodzi o to, gdzie są komponenty do takich samochodów produkowane, że w Chinach,
do tych akumulatorów? Ale to nie... Bo Ameryka ma rozbudowany przemysł motoryzacyjny. Wiemy, że Donald Trump też bardzo mocno krytykował to, że dzisiaj w Stanach Zjednoczonych tak popularne są samochody niemieckie, że w zasadzie Stany otworzyły się na import samochodów z Niemiec, a Europa zamknęła się na amerykańskie samochody, bo na przykład Ford Mustang w Polsce kosztuje powiedzmy 200 tysięcy złotych, a w Stanach kosztuje 100 tysięcy złotych, ale gdyby pan chciał ściągnąć tego Mustanga ze Stanów Zjednoczonych, nowego, to wychodzi na to, że taniej kupi pan w Polsce takiego Mustanga niż importowanego ze Stanów. Takie są i inne opłaty z tym związane zaporowe, żebyśmy ze Stanów samochodów nie ściągali, ale do Stanów już europejski przemysł motoryzacyjny no, zadomowił się tam na dobre. No niestety tyle zamieszania wprowadzili ci ludzie, którzy mienią się mianem ekologów. Mamy po prostu szaleństwo ekologiczne. Natomiast ja jeszcze chciałem odnieść się tutaj do słów pana posła, który zasiada w studio odnośnie tego, bo pan poseł tutaj mówił o tym, że prokuratura jest niezależna, że prokuratura tutaj nie działa na zlecenie polityków. Należy mieć przede wszystkim na uwadze, że Adam Bodnar nie jest żadnym niezależnym prokuratorem generalnym, a jest w gruncie rzeczy członkiem Rady Ministrów wyznaczonym przez Donalda Tuska i realizuje w pełni jego politykę i powierzone mu zadania. Mieliśmy już nieraz przykłady tego, że przyświęca mu idea, że cel uświęca środki, chociażby odwołanie prokuratora krajowego na podstawie opinii prawników, a nie ustawy, czy próba zmiany kierownictwa warszawskich sądów pomimo negatywnej opinii kolegiów sędziów. Więc nie jest to żaden niezależny prokurator, jest to prokurator, który działa i realizuje politykę rządu. Dobrze, jeszcze jedno pytanie. Chciałem pana zapytać o to odnośnie Donalda Trumpa. Czy nie byłoby dobrze, gdybyśmy mieli takiego sojusznika właśnie? No bo dzisiaj Polska chce walczyć z tymi wszystkimi zagrożeniami, powinna walczyć, a widzimy takie bardzo jasne stanowisko właśnie po stronie republikanów. Czyli dobrze byłoby mieć takiego sojusznika. Z jednej strony, panie redaktorze, byłoby dobrze mieć takiego sojusznika, natomiast jest też druga strona. Zawsze musimy jako politycy, szczególnie politycy partii rządzącej, powinni mieć to na uwadze, że nie powinni w jakiś sposób znaczny okazywać swoich sympatii wobec konkretnego kandydata, bo nigdy nie wiemy, jak te wybory się skończy. Pomimo tego, że w tym momencie mamy jakiegoś faworyta, jest nim niewątpliwie Donald Trump, To ciągle trzeba mieć na uwadze to, że te wybory jednak może wygrać ktoś inny i z tym kimś również warto mieć dobre relacje. Nie wiem, czy pan wie, że Bogdan Klich, który ma, no nie wiem, zarządzać ambasadą polską w Waszyngtonie, bo nie będzie ambasadorem, bo nie dostanie listu uwierzytelniającego. Budynkiem będzie administrował. To on, z tego co pamiętamy, no nieprzychylnie wyrażał się w mediach społecznościowych o prezydencie Trumpie. Nie chcę tutaj skłamać, mówił, że jest cwaniakiem czy oszustem, coś takiego. I ten człowiek jest delegowany jako szef misji dyplomatycznej do Stanów Zjednoczonych, jako polski ambasador. No zastanawiające to bardzo. Chociaż pan Sikorski stwierdził, że naszą polisą ubezpieczeniową będzie prezydent Andrzej Duda, który sobie dobre relacje z republikanami wyrobił. To też bardzo ciekawe. Natomiast teraz, szanowni państwo, chciałbym państwu przedstawić wypowiedź pana przewodniczącego PSL-u, wicepremiera, ministra obrony narodowej Kosiniaka-Kamysza, który szczerze powiedział, co się dzieje w koalicji. Okazuje się, że biura poselskie posłów Polski PSL-u atakują koalicjanci z Lewicy i z Platformy Obywatelskiej, albo ci z Lewicy atakują, a tym z Platformy to się podoba. I oto pan Kosiniak-Kamysz ma wielkie pretensje. To jest również atak na nasze biura, oblewanie naszych biur farbami, hejt się leje. Oczywiście. Ale to Lewica polewa was, wasze demonstracje biura organizują osoby związane z Lewicą przed naszymi biurami. Koalicjanci? Tak. Są tam flagi partii, które są w koalicji i biorą udział w tych demonstracjach. Zresztą nie tylko z Lewicy widzę, że posłowie wyrażają satysfakcję z tych demonstracji. No również z Koalicji Obywatelskiej takie głosy słyszałem, takie posłów, czyli wypowiedzi publiczne. Trzecia droga. Dla mnie temat jest prosty. Ja znaczy, od tego zacząłem wypowiedź. PiS z Suwerenną też mieli zatargi, ale tam jeszcze Suwerenna nie chodziła i biur PiSu nie oblewała farbami. Ale to jest naprawdę bardzo prosty temat. To jest to, od czego zaczęliśmy dzisiejszą audycję. To jest to, że polaryzacja jest tak mega nakręcona, że ludzie. Nawet w rządzie się tam hejtujecie. Ludziom po prostu. Ale to nie chodzi, panie redaktorze, przecież to nie chodzi o rząd. No wyszli, bo to są łobuzy i bandyci. Jeżeli ktoś wychodzi
do kogoś. Ale z szyldami z farbą, partyjnymi, mówi pan. Zgadzam się, ale to co za różnica, jaki ma szyld? Jeżeli ktoś wychodzi z farbą i oblewa farbą jakąkolwiek tabliczkę, mienie innej osoby, no to to jest chuligan. No to jest. Trzeba nazwać sprawę po imieniu. I w mojej opinii to jest tylko i wyłącznie efekt tej polaryzacji, która naprawdę sporą część naszego programu dzisiaj jakby zdominowała. Im mniej będzie polaryzacji, im mniej będzie tego dymu, im mniej będzie tego, przepraszam, napierniczania się, tym więcej będzie spokoju. No to co zrobić, żeby tego nie było? Bo pan Kosiniak-Kamysz mówi tak, lewica nam oblewa farbą biura, a kolegom z Koalicji Obywatelskiej się to podoba. Panie redaktorze, no to znaczy, że to nie tylko, wie pan, ci chuligani uliczni, tylko posłowie też, no bo Koalicja Obywatelska, to już chodziło tutaj konkretnie o posłów. Wie pan co, ale ja nie wiem, czy tam faktycznie byli posłowie, ja nawet nie wiem, że to się wydarzyło, znaczy wiem to na podstawie tego, co powiedział dzisiaj rano w RMF-ie pan wicepremier Kosiniak-Kamysz, natomiast w mojej opinii, ja tylko jeszcze raz to mogę powtórzyć, więcej spokoju, mniej wychylania tego wahadła z prawą na lewo, z prawej strony na lewą, więcej środka, więcej normalności i wtedy naprawdę może być normalnie u nas. Pan z sensem mówi, czemu pan pierwszy raz jest u mnie w programie? No proszę mnie częściej zapraszać, bardzo chętnie. Wiedział. Pani doktor mówi z sensem, jest teraz często gościem, pan będzie gościem, to panie pośle, czy jednak, jeżeli PSL, trzecia droga, znaczy powinniście w ogóle stanąć murem za PSL-em? No bo ja nie słyszałem też pana Hołowni, żeby tutaj powiedział, że nie zgadza się, aby koalicjant w ten sposób postępował. Pan Czarzasty przede wszystkim powinien wystąpić, też nie wystąpił. A być może trzeba wyjść z koalicji. No, że jeżeli część koalicji niszczy wam biura poselskie, no to przepraszam, to już jest wojna w rządzie. Ja sobie nie wyobrażam sytuacji, żeby pan marszałek Szymon Hołownia pochwalił tego typu zachowania. No, ale też nie zanegował. No nie skrytykował. Nie śledziłem dzisiaj przez cały dzień mediów, więc ciężko jest mi jednoznacznie się na to odpowiedzieć. Natomiast zakładam, że gdyby pan redaktor zadał pytanie, to pytanie panu marszałkowi, to jestem przekonany o tym, że nie wypowiedziałby się na ten temat pochlebnie pan marszałek Szymon Hołownia. Tu nie mam żadnych wątpliwości. Czy to jest już ten moment, kiedy PSL powinno rozważyć wyjście z tej koalicji? Po pierwsze, jest to drogi kabaret, drogi dla społeczeństwa kabaret rządzących. Efekt tego, o czym dzisiaj, jak rozumiem, w radiu mówił Kosiniak-Kamysz, to jest efekt ustawy aborcyjnej, tak. Głosowania nad ustawą aborcyjną. No bo nie wytłumaczyliśmy państwu. Chodzi o to, że PSL w większości zagłosował przeciwko dekryminalizacji teraz aborcji. Ja muszę to powiedzieć, bo ja jestem członkiem tej komisji nadzwyczajnej do spraw aborcji. No i pani Dorota Łoboda, która wychodzi otoczona koleżankami i mówi, starsi panowie z PSL-u, no przecież to jest wykluczenie ze względu na wiek. To znaczy, nie wiem, jak może dochodzić do tego typu sytuacji, że po prostu każdy ma własne sumienie, każdy głosuje zgodnie z własnym sumieniem. PSL nigdy nie mówił, że będzie popierał depenalizację w wykonaniu lewicy. Taki projekt bardzo mocno daleko idący, jeżeli chodzi o prawa do aborcji, a raczej brak karalności w stosunku do ludzi, którzy tej aborcji dokonują, więc ja nie wyobrażam sobie sytuacji, w której nagle część rządzących mówi, starsi panowie o PSL-u, Kosiniak-Kamysz mówi, że biura są oblewane, jak rozumiem, przez aktywistki, jakieś stowarzyszenia, pewnie młode, jakieś lewicowe organizacje, które idą i mówią nie, nagle mówią, że jeszcze raz będą składali ten projekt ustawy. Tusk nie policzył w Sejmie, bo nie wiedział, że Sługocki wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie miał delegację od pół roku zapisano. No ludzie, no oni nawet arytmetycznie nie potrafią tego dodać, odjąć, zobaczyć, ilu mają posłów, policzyć się nie potrafią. No to o czym my mówimy, jak oni mają rządzić państwem, jak oni mają przygotowywać ustawy, które będą popierali. I to wychodzi im właśnie to, o czym ja często mówię w programach publicystycznych, czyli w kampanii parlamentarnej Platforma próbowała wejść w buty lewicy. Opowiadały te dziewczyny, wszystkie kandydatki na posłanki, że one tutaj będą za prawem do aborcji, daleko idącym. I dzisiaj się to na nich mści, bo PSL nigdy tego nie mówił jasno. Jestem zdziwiona, że Hołownia nagle zadecydował, że tutaj będą głosowali za tym projektem, bo akurat Hołownia miał zupełnie inne poglądy dotyczące aborcji i mówił jasno na kampusie Olsztyn razem z Rafałem Trzaskowskim, mówił jasno, referendum, ale nie popieranie ustaw. I to jest właśnie dziwne, że nagle Hołownia się łamie. No w każdym razie... To nie jest łamanie Hołowni, mówimy o depenalizacji, ale ja nie wiem, o aborcji. Mówimy. Ja wiem, no o czym mówimy, bo depenalizacja... Proszę się precyzyjnie ale wyrażać, panie bo pośle, to jest coś innego. Panie pośle, depenalizacja w tym kształcie projektu
projektu ustawy, który jest, zdejmuje jakąkolwiek odpowiedzialność z osób, które tej aborcji dokonają. Tym samym ma pan prawo do aborcji na życzenie. I to jest sens lewica, samego projektu. Lewica, tak, z tak lewica, jest. Lewica, bo jest mało czasu, lewica musi zabrać. Zresztą wszyscy zabiorą głos, ale tutaj lewica przede wszystkim. No ja widzę jednak u was pewną konsekwencję, bo tak jak kiedyś wylewaliście wiadra pomyj na prawicę, teraz wylewacie te wiadra pomyj na swoich koalicjantów, bo nie zgadzają się z waszymi projektami ustaw. Strajk kobiet chyba zapowiedział, że znowu wyjdzie na ulicę, kiedy rządzi koalicja Donalda Tuska. No szanowni państwo, to się nie dzieje. No to, był bardzo dramatyczny i niedobry dzień, jeśli chodzi o prawa kobiet w Sejmie, ponieważ to głosowanie jest po prostu straszne. Znaczy ono znowu nas utrzymuje w tym punkcie, w którym jesteśmy, czyli członkowie rodzin kobiet, które chcą dokonać aborcji, same te kobiety, wszystkie te osoby zagrożone są karami. I ta ustawa naprawdę dotyczyła tylko i wyłącznie tego, żeby nie było takich sytuacji, jakie już były, czyli ktoś stawał w sądzie, jeśli chodzi o pomoc przy aborcji, dostarczenie środków i tak dalej, i pozwalał na to, żeby, mówiąc wprost, było tak, jak było wcześniej. Problem polega na tym, że to nie rozwiązuje żadnych zagadnień dotyczących aborcji. To nie jest kompletnie kwestia, czy dopuszczalności aborcji do 12 tygodnia, o czym lewica mówi tak naprawdę od zawsze, odkąd nie ma takich możliwości. I po raz drugi lewica będzie składać ten projekt. Dobrze, tylko wracam do meritum, pani przewodnicząca, pani radna, pani doktor. Czy lewica naprawdę chce wymusić na PSL-u to, żeby zgadzało się z waszymi projektami ustaw, które liberalizują prawo aborcyjne? Chcecie wymusić na koalicjancie to, żeby zgadzali się na wasze ustawy aborcyjne w ten sposób, że będziecie niszczyli ich biura poselskie? To jest ten język miłości? Żeby było jasne, ja nie protestowanie przed biurami poselskimi według mnie jest całkiem w porządku. To jest normalny sposób wyrażania swoich... No ale oblewanie farbą to nie jest protestowanie przed biurem. Biur jest wandalizmem i oczywiście za to powinna być kara i co do tego wszyscy się zgadzamy. Ale myślę, że to jest kwestia też przekonania i rozmowy. Te argumenty, które padają ze strony PSL-u dotyczące tego, że w Polsce jest niska dzietność, to nie są żadne argumenty, dlatego że nie poprawimy dzietności tym, że będziemy prowadzić do tego, że ludzie będą karani za pomoc przy aborcji. Nawet tak drastyczne, jak w Polsce jest, prawo aborcyjne, też nie prowadzi do tego, że ludzie nagle postanawiają i chcą mieć dzieci. To są całkiem skrajnie inne mechanizmy. Aborcja nie ma żadnego wpływu na to, jak i dlaczego ludzie podejmują decyzję o tym, żeby mieć dzieci, i te dzieci naprawdę mają. Więc to jest kompletne pomieszanie z poplątaniem, pomieszanie skutku z przyczyną oraz rzeczy, które są w ogóle ze sobą niepołączone. Natomiast to, co jest... Po minutce poproszę jeszcze tak Dariusz Matecki i pan Bartosz Bocheńczak o tych napięciach, jakie dzisiaj widzimy jednoznacznie w tym obozie rządzącym. Suwerenna Polska. Panie redaktorze, w Szczecinie mam nagrane, jak w centrum miasta osoby z flagą partii, które współtworzą lewicę, krzyczą takie hasło: od Giewontu aż po Hel. Tutaj pięcioliterowe hasło oznaczające kopulację PSL. Więc mamy kolejne 8 gwiazdek. Koalicja 13 grudnia, koalicja 8 gwiazdek, gdzie koalicjanci chcą siebie nawzajem, tutaj wulgarne znowu słowo. No to jest taki może mój apel do PSL-u, że skoro ktoś ich tam właśnie chce coś takiego z nimi robić w ramach ich koalicji, to może jednak warto się zastanowić, czy Zjednoczona Prawica z Konfederacją i PSL-em nie powinny utworzyć takiej koalicji polskich inwestycji, która zadba... Wiadomo, nie zgadzamy się w bardzo wielu sprawach, ale która zadbałaby o polskie bezpieczeństwo, wypowiedziałaby całkowicie pakt migracyjny i skupiłaby się na inwestycjach takich jak CPK. Moim zdaniem proszę. Dużo lepsze dla Polski niż obecna koalicja, bo w której PSL-owi chcą po prostu łamać kręgosłupy ich politykom. I się też bardzo dziwię Szymonowi Hołowni, bo ja tutaj w szafie mam większość jego książek i ja się dzisiaj zastanawiam, kto te książki pisał, bo głosowanie za dekryminalizacją aborcji to jest tak naprawdę głosowanie za aborcją. To Konfederacja dosłownie pół minuty, jak się odniesie do tej propozycji aliansu PSL-u, Konfederacji i PiS-u. Znaczy no, Zjednoczonej Prawicy. Aliansu na razie się nie odniosę. W kwestiach gospodarczych my zawsze jesteśmy otwarci na wszelkie alianse i będziemy zawsze głosować za ustawami dobrymi. Natomiast ja tu w jednej sprawie się z panią Karoliną Ziołkurzuk zgadzam, że to był straszny dzień
To był straszny dzień, ponieważ chciało się zdekryminalizować pomoc przy aborcji. Na tym polegał ten straszność tego dnia. Na tym to polegało, że chciało się dopuścić zabijanie nienarodzonych dzieci. Na tym to polegało. Ja pamiętam, kiedy był wyrok Trybunału Konstytucyjnego, kiedy to krzyczano je PiS i Konfederację. Teraz do tego je PiS i Konfederację dołącza PSL, z czego ja jestem akurat zadowolony, że jest jeszcze większa grupa ludzi, którzy będzie walczyć o dobro ludzi nienarodzonych. Karolina Ziołopurzuk, Dariusz Matecki, Bartosz Bochańczak, Łukasz Osmalak oraz Olga Semeniuk-Patkowska. Bardzo Państwu dziękuję, bardzo dobry skład, dziękujemy. Ciekawa dyskusja. Dziękuję moim gościom, dziękuję Państwu przed telewizorami. Miłosz Kłeczek, do zobaczenia w niedzielę o 9:05 w Wysokim Napięciu.